To, jak realizujemy naszą strategię ESG w firmach tytoniowych, wygląda troszkę inaczej niż we wszystkich firmach i w innych firmach, ponieważ dodajemy literkę H przed ESG, czyli health, minimalizując impact na zdrowiu naszych użytkowników. Strategia redukcji szkód odpowiada za wszelkie działania, które mają na celu zminimalizowanie negatywnych działań odtytoniowych poprzez zamianę tradycyjnych wyrobów tytoniowych, takich jak tradycyjne papierosy, na podgrzewacze tytoniu, e-papierosy i woreczki nikotynowe. W związku z tym tą strategię wprowadzamy we wszystkich krajach aktualnie. Dlatego planujemy do 2025 roku, aby 5 miliardów przychodów funtów było właśnie z tych nowych produktów, czyli podgrzewaczy tytoniu, czyli e-papierosów, czyli woreczków nikotynowych, a do 2030 roku, aby aż 50 milionów użytkowników przestawiło się z tradycyjnych wyrobów tytoniowych na nowe produkty, właśnie jak podgrzewacze, papierosy oraz woreczki nikotynowe, wpływając pozytywnie na swoje zdrowie. Dodatkowo to, czym BAT się może pochwalić, to strategia ESG w naszych produkcjach. W Augustowie mamy jedną z największych fabryk w Europie, która produkuje papierosy na aż 40, produkty tytoniowe aż na 40 krajów w Europie. I te produkty, które największe spożycie to jest Polska i Niemcy, jadą do Polski i Niemiec i mogą się pochwalić tym, że fabryka jest jedną z najbardziej rozwiniętych pod względem ekologicznym ESG w Europie i na świecie. I do 2050 roku planujemy osiągnąć całkowitą neutralność środowiskową we wszystkich naszych fabrykach na świecie.